drodzy Państwo, korzystając z okazji, chciałbym przedstawić pokrótce w organizacji dzisiejszego oraz, proszę Państwa, za chwilę, oraz, jak tu widać, można sobie... I można by powiedzieć, że ten piesek, oprócz takiego ważnego przyrządu, jakim jest broń, kajdanki czy łączność z dyżurnym, jest bronią naszego kolegi. Dzięki niemu nasz kolega czuje się bezpieczny. Ja przestrzegam was, że jak wracacie ze szkoły albo z przedszkola, to chłopcy bardzo często ciągają takie wielkie patyki i przejeżdżają po wszystkich płotach i po wszystkich furtkach. Grozi to temu, że piesek, który jest za furtką, może znaleźć dziurę i nas ugryźć, bo pieski bardzo takich zachowań nie lubią. Kucamy. 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 Czyli wspólne zrozumienie. Jest na służbie, także będzie poważny. Po godzinach pracy. Tak. Także ten piesek jest cały czas szkolony. To nie jest tylko pół roku na szkółce policyjnej, ale z takim pieskiem trzeba codziennie pracować. Trzeba o niego dbać, trzeba go wyczesać, żeby ładnie wyglądał. Każda następna osoba, która jest w kolejności, jest jeden krok za. Czekaj. Jeszcze do tyłu. Jeszcze do tyłu. Jeszcze raz. Ale technika, jeszcze jeden. Proszę. No. Zobaczcie Państwo. Brawo. Jak na imię? Michał. Michał, idziemy wygrać cukierki za drzewo. Ona ma inną technikę. Jeszcze jeden. Takie proste. Dobrze, ale między. Nie udało się. Próbujemy dalej. Za mocno. Za słabo. I obok. I dalej, dalej. Szybciutko podajemy. Dziewczyny tu występujące pięknie, żeście śpiewały. Może coś wyjdzie również i w rzutach. No, w górę, w górę, w górę, mocniej, mocniej. Rzuty. Dobra, ja mam nadzieję, specjalną nagrodę. Czekaj, to gdzieś miałem takie patrzki. Wracamy dalej. Jeszcze mamy czas, żeby... Jest, kicha, brawo. No, okay. Tak, jedynka, proszę. Thank you.